Cześć kochani, zapraszam Was dzisiaj na film z nowościami w mojej szafie. Masz jakieś nowości? Oj, nie wiem. Masz, Mam? masz. Mam? Masz, są jakieś spodnie lniane, takie rzeczy. A, No to jasne, jasne. ogólnie są zakupy, słuchajcie, na przestrzeni ostatnich, nie wiem, kilku, trzech miesięcy. No, maksymalnie. No, bo to nie są tylko rzeczy na jesień, tylko to, co kupiłam Latem. latem, tak. I to są rzeczy nowe, bo mam rzeczy też z Lumpeksu. Jak wygrzebię, to też nagram Wam taki film i pokażę. Zaczynamy od pierwszej rzeczy. Słuchajcie, to jest kombinezon czarny. Firma, ogólnie jakoś tak sporo jest tutaj tym razem Reserved, no nie? Reserved, rozmiar M. Słuchajcie, no jego się miałam okazji nosić, no bo go kupiłam na końcówce wyprzedaży akurat, no nie? Ty korzystasz wtedy cenowo. No cenowo korzystam i oczywiście jak mi się coś podoba, tak? 49 zł czy 50 z 200 paru był przeceniony, bo to jest mieszanka lnu z wiskozą. Kolejna rzecz to jest sukienka czarna z rozcięciem takim dłuższym. To też jest mieszanka lnu i wiskozy, ale tutaj mamy lnu dużo mniej niż w tamtym kombinezonie. I to też jest, tu też powinna być metka. Jak No. coś, to też jest Reserved, rozmiar M. 39 zł, 40 30, zł. tak, także uważam, że cena super. Kolejna rzecz to jest koszula, 100% bawełny, tutaj mamy H&M i nie wiem jaki jest rozmiar, chyba M-kę brałam. No być może, nie wiem, ja tutaj nie widzę. SK. S-ka? No to mamy S-kę, to dobra. jest No SK w każdym razie. Typ koszuli oksfordzkiej, bo ona jest taka z grubszego materiału, to nie jest ona taka Sztywna. Cienka, tak, tylko dość sztywna. Może od razu pokażę, bo taki sam rozmiar i ten sam typ koszuli w kolorze białym. Tu stwierdziłam, że na jesień będzie spoko. Kolejna rzecz. Tutaj jest chyba H&M, tak? Czy nie? Nie, też słuchajcie, tutaj mamy Reserved. Rozmiar M i tu jest mieszanka z wiskozy i tam chyba 10% jest poliestru. Mamy taki beżyk w czarne paseczki, szersze rękawki. Uważam, że bardzo ciekawa. Kolejna rzecz to są spodnie, szerokie, białe. I tu też jest większość wiskozy. I mieszanka z wiskozy, tutaj jest z poliestrem, Reserved, rozmiar 40, białe, szerokie. Nie mają metki. Spoko. Nie, nie mają, bo one były noszone. Chyba wszystkie spodnie były noszone. Kolejne też Reserved, tu jest mieszanka lnu znów z wiskozą. To jest, jak to, ja bym powiedziała, że to jest kolor taki naturalnego lnu z żółtym, prawda? Szerokie, super, bardzo mi się podobały w tym gąszczu tej wyprzedaży. I one kosztowały, słuchajcie, 49 zł, bo pamiętam. Gąszcz był na dziale męskim czy damskim? Damskim, Boże, no tyle w wiadomo. Reserved było, jejciu. W żadnym sklepie, słuchajcie, tyle tych wyprzedaży nie było, co w Reserved. Tu mamy spodnie. Z czego mamy spodnie? To jest chyba z Tradi. Ja Nie ci nie pamiętam, powiem. ile kosztowały, bo to jakoś tak kupiłam, jak się zaczynały tylko wyprzedaże. A z tyłu mają kieszenie? Pewnie nie. Nie, nie mają. Mają o, tylko takie przeszycie, takie udające kieszenie, no ale z boku tu są kieszenie, no nie? Jasne. I to też jest model szeroki spodni na gumeczce, bawełna, z tam chyba z 3% elastanem. To też się miało chyba ze dwa razy na sobie, bo tak latem coś jakieś, któregoś razu się zrobiło chłodniej. O, tu tu mamy trench, słuchajcie, z H&M-u i to jest cena 56 zł na wyprzedaży. Tu jest mieszanka i nie wiem, czy to dobrze, że taka mieszanka, bo to jest większość wiskozy z bawełną. Oczywiście jak zwykle pod spód jest poliester, ale to będzie według mnie gniotło się gniecące, mocno, ale ładny kremowy kolor. Nie wiem, słuchajcie, za 56 zł zaryzykowałam. Zobaczymy. Choćby jeden sezon, to myślę, że będzie fajnie. Coś, czego szukałam dość długo, w dobrej cenie, bo tu mamy 49 zł, Reserved, nie wiem, ona chyba 150 kosztowała wcześniej. Tu mamy bardzo dobry skład, bo słuchajcie, jest len, wiskoza i bawełna i pod spodem jest wyjątkowo dziwne, bo bawełniana podszewka. Nie wiem, jak to się wydarzyło, pomylili się, ale tak fajny, nie plastikowa. Cały jest skład, tak. Krótka, z jednym guziczkiem. Uważam, że bardzo ładna. Taka, wiecie, czarny kolor zawsze. To też w tym Tu mamy, stylu.
Tak, to jest w temu taka kurteczka, bo to już nie jest Tak. marynarka, bo mamy ściągacz przy rękawach, tutaj stójka przy szyi. To już jest wiadomo, że poliester z podszewką. Myślę, że teraz akurat do wykorzystania. No i coś, co też kupiłam w dobrej cenie, już na sam koniec, H&M, rozmiar. W sklepie? Nie, online. Mamy emeczkę. Emeczkę, ramoneskę, oczywiście ekoskóra. Ile? Niecałe 90 zł zapłaciłam za nią. I taka fajna, przyjemna skóra. W ogóle nie mam taką z naturalnej skóry, ale ona jest taka mocno przy sobie, także jak chcę coś... Obrócił? Jak chcę coś założyć... Takie zapinki. Grubszy sweter pod spód, no bo przecież taką kurtkę to można korzystać dłużej. Czyli a po ja prostu tamtej... kupiłaś za... No, kupiłam taką... Tak, akurat. Znaczy za małą. Taką na akurat, cienką? Nie wiem. Nie wiem, ta pani mnie w sklepie namówiła, że tak fajnie będzie na letnie sukienki można założyć, na jakiś lat, to tej kurtki nie noszę, no nie? No widzisz. Może nie potrafię w ten sposób, wieczorami nie wychodzę. O, musisz mnie wieczorami zabierać, jak są chłodne, będę kurtkę. Przecież to śpisz wieczorem. Zgadza się? Okej. Okay. A, słuchajcie, coś, co jest bardzo fajne, co tak mi się podobało, to obydwie bluzy mam. A Nirvana? I am. Taki beż, może to lekko masełko, cienkie. Nie? Cienka, z kapturem, z tyłu. O, cały mamy ten. Trasę jakąś koncertową, bardzo mi się podoba, spoko. I w kolorze, uznajmy, że ten sam model, nie, może niekoniecznie, bo mamy tutaj tylko z przodu taki ale duży wielka. Napis. Tył jest gładki, to jest XL-ka. One ogólnie, słuchajcie, jakbyście szukali, to teraz widziałam, Szulow robiła przegląd. Tak. I one są dostępne. Ile? 127, a ja jej kupiłam tą jedną za 39. No tak. A drugą chyba 49, także bardzo fajne. Może przymierzę. Może tak. Okej. Okay. Hej ja. Zaczynamy? Tak. Słuchajcie, zacznijmy od tych bluz. To jest rozmiar M. Tak się prezentuje. Tak wygląda tył. Czy do spodni, czy do spódnicy. Ja też lubię do spódnic zakładać. Uważam, że to super wygląda. Także no... I tak jak mówię, to nie jest jakaś taka grubaczna bluza, tak? Fajna, przyjemna. Ma, u nich to jest ta mieszanka z reguły 60% bawełny i 40% poliestru. I to tak się prezentuje. Następnie. No i bajka. Rozmiar XL, zobaczcie. Olbrzymia i super. I to mi się podoba. To dla mnie jest nawet taka... jest za duże. Dla ciebie jest za duża. Na pewno, ale mi się tak podoba, że no normalnie nie zdajesz sobie sprawy. Ja wiem, bo ty nosisz takie... Widzicie, nie mogę, zapomniałam Oliwii, bo Oliwia chciała na wyjazd takiej dużej. No właśnie, no, chciałam a nie powiedzieć mogłam o jej znaleźć. Znaczy nie mogłam, zapomniałam o niej, że ona jest taka duża. Ja nie wiem, ona coraz większe ubrania nosi. No po prostu, no są taka różne... moda jak to teraz. Się mówi, nie, są różne fazy, wiesz. Jasne. Czasem coś się takiego... No wiesz, że nie ma co się ubrać jeszcze. Oliwia? Hmm? No, no bo szukała u mnie czegoś, no. Tak. Dobra, następna. Teraz mamy te szerokie spodnie jeansowe. Uważam, że są świetne. Teraz macie dużo takich dresów. Spodnie dresowe ostatnio są na czasie te proste. Ty przymierzałaś te teraz tak, granatowe. Tak, te granatowe. No wiadomo, że one jest inny materiał, zasadzie. Inny. Tak, no tam. I słuchajcie, no komfort jest pełen, prawda? Full. Full. Może polećmy od razu do tych spodni. Z marynarką. Z marynarką. Coś mi się tu pozabijało. Tak się prezentuje marynareczka. Tak jest tył. No oczywiście ja już nie wytrzymała, tylko musiałabym podwinąć. Boże, ty nie wytrzymujesz w ogóle. Naprawdę. Ale słuchajcie, ja kiedyś miałam zawsze rękawy dotąd. Po prostu jak miałam podwinięte, to mi przeszkadzało. Zastanawiałam się, jak można tak nosić w ogóle. A widzisz, to też się zmienia. No. Fajna, prawda? I to jest taka marynarka do wszystkiego. Super. Od razu tą kurteczkę zarzucimy, no nie? Czekam. Jedną, drugą. No bo później do tych jasnych spodni to będzie słabo wyglądało. Tak wygląda kurteczka. Długi rękaw. Jak to nazwać? Ten materiał. Taka jodełka ma taką. Trochę... Czy to nie? To nie jest jodełka. Taka trochę nie, ten nie. Materiał Chanel. Mhm. Leciąga taka, tak, no to jest tak, ale to nie jest żadna jodełka. Taki jest tył. No, mamy tutaj, słuchajcie, poduszki, także mamy a, to poduszkę szersze ma. Ramiona. Bo tamto to nie ma.
Tam to też ma, tylko może tak nie było widać, ale w tym mam wrażenie, że bardziej. No i zatrzaski, wygodne. Zresztą ja nie zapinam takich rzeczy. No to dawaj, wskakuj jeszcze może. Kurtkę ostatnią, tak nie? Jest. I pójdzie nam szybko. Widzisz, teraz będę mogła już, pogoda się popsuła. O tak, to można... Mrozami straszą. O tak. Tak się prezentuje kurteczka. Jak to tam wszystko działa? Działa. Okej, spoko. Aha. No i tak jak mówię, taka większa, że można pod to golf założyć. Ona była ściśnięta. No się trochę musi ona tak, ten... ułożyć się musi. Tak. Ona była ściśnięta, jak tam kieszenie. Mamy wszystko. Już są rozsunięte. Spoko, nawet takie spore. Klasyk, no nie? Tak jest. Dobra, to teraz wyłącz, to przebiorę się. A tak prezentują się te spodenki w pasy. Uważam, że super wyglądają. Naprawdę ekstra. Bardzo mi się podobają. Ja ich naprawdę nosiłam. Zresztą Oliwia też je chciała gwizdnąć. Aha. Tak, ona zobaczyła, to będziemy razem nosić. Oh. Mówię, dobrze, nie ma sprawy. Uważam, że bardzo fajne. Nie wiem, ostatnimi czasy bardzo mi się podobają. Takie proste, nawet szersze, no nie? Nie tak po prostu, tylko bardzo dużo tu zakładek i szersze nogawki, no ale one w tej chwili będą szły do schowania, no nie? Na przyszły sezon. Tak. A słuchajcie, tak wygląda ten płaszczyk. Guziczki, czyli kretowe, tak? Tak wygląda z tyłu, kontrafałda i długość odpowiednia, bo ja nie lubię ogólnie takich krótkich, ani takich tylko, co jest za kolano. Podoba mi się. Tu nie ma tych patek, no nie? Takich z zapięciem, a, ale to w niczym nie przeszkadza. Ręka w taki reglan. Oko. Bardzo ładny płaszczyk. A, i jest tutaj jeszcze taka opcja, że można sobie to zapiąć i tak po szyję pozapinać. No ale ja gdzie takich, taki cienki płaszcz? Ja takich rzeczy nie robię. No tak. Dokładnie. No spoko. Bardzo ładny. I ten kolor śliczny, naprawdę. A tak wyglądają białe, tyle że już w tych, na jakichś tam w trampkach, niskich butach nie pójdziecie, musi być lekki koturn, no bo wytarmosi się to wszystko. Ale również mi się bardzo podobają. Tak wygląda tył. Tak wygląda przód. Fajne, no nie? Super, też bardzo ładne, takie zgrabne. No ja jakoś nie kojarzę, żeby chodziła. Nie kojarzysz ich? Nie. A widzisz. No widzisz. No weź to wszystko, skojarz. No weź, no. No weź to ogarnij. Nie jest to łatwa sprawa. Teraz koszulę przymierzę. Okej. Okay. Tak się prezentuje ta koszula kremowa w te paseczki. Zobaczcie, jak tu jest szeroki ten mankiet. No i rękaw jest przy okazji szeroki. Jedna kieszonka. Bardzo ładne te kolory według mnie. I to nie jest taki... To jest jeden paseczek, czy mi się mieni w oczach? To są dwa. No właśnie, tak mi się też wydawało. Tak wygląda z tyłu. Uważam, że bardzo ładne. No tutaj to nie pokombinujecie, żeby sobie podciągnąć rękaw. Nie, bo zleci i tak. Tak, spadnie, także... Ewentualnie jakaś gumka, jak niektórzy tak kombinują. Ja ogólnie z tymi gumkami to kiedyś chciałam taki patent z marynarką sobie zrobić. Ale słuchajcie, to nigdy nie jest właściwie. Nie wiem czemu. Albo jest za ścisło, albo jest za luźno. Czy co, krew ci nie płynęła? No dokładnie. A jak było trochę luźniej, to i tak mi zlądowała ta marynarka. Aha. Także wolę sobie lekko podwinąć i dopiero podciągnąć. Jasne, jasne. Bardzo ładna, prawda? Ta koszula też. Spoko, no nie? I tak muszę wyłączyć, bo mam tu mikrofon, więc muszę przepiąć. Taka sytuacja. Teraz mamy dwa białe kolory, prawda? Te spodniaki takie białe były wcześniej, no nie? Jakby kremowe. Tak, a teraz wyglądają na kremowe, bo biała jest koszula, naprawdę biała. I to jest ta koszula właśnie z tych, które nie prześwitują, tak? Nie tak jak ta jest taka cieniusia, tylko to jest taki gruby splot. Bardzo mi się podoba. I tak się prezentuje, no klasyka, tak? No i nie mamy tutaj jak coś żadnych kieszeni, tak? Bo często jest jakaś kieszeń, a tutaj jest na gładko, na prosta, bardzo ładna. Spróbuję wykorzystać białą koszulę, bo nie wiem, ja bardzo lubię białe koszule, tylko jak zakładam, to zawsze je zdejmuję, bo coś nie pasuje. Jasne. Także jak ktoś mówi, że to musicie mieć w szafie, nigdy się nie słuchajcie nikogo. Naprawdę, wybierzcie to, co naprawdę wam jest potrzebne. A super, jakie fajne, no nie, może ja też bym to wykorzystała.
to nie jest dla każdego, tak? Nie. Nie każdy musi mieć białą koszulę w szafie. Dokładnie. Bo może bardzo lubi niebieski, będzie nosić tylko niebieskie. Ta biała jednak będzie No ja też wisiała. mam większość niebieskich. Białe to jest tak. No mam jedną chyba, ale to słabo. Dokładnie. Dobra, następna. I słuchajcie, ostatnia koszula. Uważam, że to bardzo taki ładny niebieski kolor, prawda? Tym bardziej właśnie, że ona jest taka grubsza, to nie rozmydla się ten kolor, ładnie wygląda. I spoko, myślę, że w takim kolorze to każdemu będzie ładnie. Blondynki wyglądają pięknie w niebieskim, prawda? To na tyle z koszul. Przechodzimy do ostatnich dwóch rzeczy. Sukienka i kombinezon. Kombinezon. A słuchajcie, tak się prezentuje ta czarna sukienka. Uważam, że to nie jest tylko sukienka na lato, to równie dobrze może być sukienka wyjściowa na każdą porę roku, mimo że ma tutaj dużą domieszkę lnu, wygląda świetnie, no nie? Mi się bardzo podoba. Może nie, tam wszystko jest dobrze, słuchajcie, to nie dążymy do perfekcji, prawda? Zgadza się. Bardzo ładna, cieniutkie ramionczka, ale tak się zastanawiam, a są regulowane. Ja ich nawet nie regulowałam, zmierzyłam i stwierdziłam, że jest fajne, tutaj takie marszczenie i dość pokaźny rozporek. Tak. Ale bardzo ładna. Znaczy się ogólnie staram się kupować takie rzeczy, które mi się naprawdę, naprawdę podobają. Bo zauważyłam, że jak coś kupię, a całkiem fajne, albo myślę długo nad tym, no nie? Zamówiłam coś i coś leży, no nie? Tak. Przymierzam. Chyba to jest dobre. Nie, nie, to tego nie Ale bierzemy. Ale już ci naprawdę... Tak, zakładam i od razu, Boże, jakie świetne, no nie? No to takie to jest? Takie to jest. Okay. Dokładnie taka ona jest. No to wskakujesz teraz w kombinezon, zobaczymy. A tak się prezentuje. Ostatnia rzecz, ten kombinezon. Też mamy ramionczka. Słuchajcie, też są regulowane. Suwaczek. A nie, tutaj suwaczek jest z tyłu. W tej sukience jest z boku. No i mamy zakładki. I w tym przypadku też super takie spodnie właśnie wychodzą nam dość obszerne. I kieszenie. No ciekawe, co tam wrzucisz? Nic. Właśnie ale bardzo o to lubię chodzi. Takie, jak są kieszenie. Ja rozumiem. Nie wiem, no po prostu to jest coś fantastycznego. Kieszenie w czymkolwiek. Jak spodnie jakieś kupię, nie mają kieszeni, to... To brakuje ci. Tak. Nie, mimo, że ja nie wiem, jak nawet je tylko założę i stale tak, to już to mi już się jest podoba. Bajka. A jak nie ma kieszeni, no to nie pasuje. Jasne, jasne, jasne. I tyle, no nie? Uważam, że też ładnie leży. Spoko. Ja ogólnie w ogóle nie kupuję kombinezonów. Nie mam. To jest pierwszy. Jej. I tak się teraz zastanawiam. Kiedyś to miałeś taki, ale taki letni, pamiętam, taki no taki, tak, takiego. Ale kombinezony są kłopotliwe. Kombinezony są kłopotliwe. No tak, masz rację, mogą być. Ale ten jest taki ładny, tak, że musiałam go kupić i przetestuję, czy dam radę. Tak jest. Okej, okay, to co? Takie oto moje zakupy. Mhm. Dziękujemy za oglądanie. Do Dziękujemy. Zobaczenia. Cześć. Pozdrawiamy wszystkich.